Czy odwołał się Pan od wyroku, który zapadł w 14 sądzie? No niestety nie mogłem się odwołać, dlatego że wyrok zapadł 23 stycznia, do dnia dzisiejszego nie uzyskałem uzasadnienia na piśmie wyroku, także nie mogę się odwołać, czekam, znaczy czekam, cierpliwie czekam na uzasadnienie wyroku, dopiero będę się odwoływał, bo zostanę na rękę. To już postanowiono, że będzie Pan się odwołał? Oczywiście. Skąd takie długie opóźnienie? Dlaczego nadal Pan czeka na to uzasadnienie wyroku? Proszę Państwa, no czy może powiem tak, zresztą powiem to, co myślę. Jeżeli nie udowadnia się człowiekowi żadnej winy, bo nie udowodniłem ani prokuratura, ani sąd żadnej winy, bo tak według mojego mniemania, a ma się wyrok, otrzymuje się wyrok, no to trudno napisać uzasadnienie. Czuje Pan nadal się niewinny? Ja już powiedziałem Panie redaktorze niejednokrotnie. Nie czuję się, po prostu jestem pewien, że jestem niewinien. Poza tym, że złamałem przepisy o zamówieniach publicznych. Ale złamanie przepisów publicznych nie podlega takiej karze. Przepisy o zamówieniach publicznych mówią, że podlega się karze finansowej od 3 bodajże do 30 tysięcy, w zależności od skali kwot, jaka ta inwestycja dotyczyła. Tutaj jest raptem 120 tysięcy złotych i to nie wyszło. Nie z góry było planowane, że ja z góry planowałem, że podzielę tę inwestycję, czyli ten remont na etapy, to wychodziło tak jak przy każdym remoncie. Jeżeli zaczyna się skrobać ściany, okazuje się, że tynk odpada, że instalacja się odkrywa, która jest aluminiowa, bo przepalana, trzeba wymienić. A przerwać roboty było i ogłaszać przetarg, dubletowe koszty. Ja dla porównania powiem jedną rzecz. Taka sama prawie świetlica w Chruszczewie, gdzie było zgodnie z procedurą przetargowo ze wszystkim zrobione i kosztowała nas prawie 300 tysięcy złotych, a tu remont świetlicy kosztował tylko 124 tysiące złotych. Także to jest trochę też pewna skala różnic, nie? No ale no niestety, tak się stało, czekamy cierpliwie na uzasadnienie. Czy nie boi się Pan, że to później wpłynie na przygotowania do wyborów? Znaczy, na Pański start. Znaczy, na pewno to będzie odbiciem wyboru, bo każdy jeden konkurent będzie, może nie spotka się oko w oko, bo ja bym chciał, że czy będzie 5 czy 4 konkurentów, ja bym chciał się z nimi spotkać na sali, chociażby tutaj na sali konferencyjnej, czy w jakiejś świetlicy, czy w Modle, czy w Chruszczewie, odbyć debatę z nimi na temat przyszłości naszej gminy, ale oni będą wykorzystywać każdy komitet przeciwko mnie, będzie namawiał mieszkańców, straszył wręcz mieszkańców, że Kiewit ma wyrok, że za miesiąc się uprawomocni, albo wręcz powiedział, że nie powinien startować, bo z wyrokiem ustawa. Dopóki nie jest prawomocny wyrok, na pewno mogę startować. Wolałbym oczywiście startować już z czystą kartą i normalnie pokazać, że jestem niewinny, ale obawiam się, że nie zdąży odbyć się pierwszy, no chociażby jedna sprawa apelacyjna przed 16 listopada. Czyli myśli Pan, że nie zdąży się ta cała procedura? Tak uważam, bo jeżeli uzasadnienie wyroku trwa już ponad 2 miesiące czasu, to trzeba poczekać również na termin w sądzie apelacyjnym w Płocku. A przecież wiemy, ilu wójtów chociażby u nas w Ciechanowie ma już akta w prokuraturze pozakładane. Wójtowie wystarczy, ja nie pamiętam dokładnie numeru wspólnoty, jest taka gazeta samorządowa wspólnota, bodajże chyba z lutego czy ze stycznia, jeden z burmistrzów jest skłonny nawet założyć stowarzyszenie przeciwko nagonce na samorządy, bo w tej chwili mogę przypuszczać, a to są moje przypuszczenia niezbadane, ale około 20% samorządowców, czyli tych liderów od wójta, burmistrza, prezydenta pewnie jest zarzutami prokuratorskimi czy innymi. Ale mówimy o 20 w całym kraju. No, procentem, to tak. Bo w naszym powiecie więcej procentowo. W naszym powiecie więcej procentowo. Ponad 30. Ja bym skłaniała się, że chyba około 40%. No właśnie, no czy czuje Pan, że to jakaś nagonka? Może 60%. No. 60%. Czy to jakaś nagonka na samorządowców? Znaczy nie, to w tej chwili społeczeństwo się popsuło. Dlatego ja się nie dziwię ani ekipom śledczym, ani prokuraturze, bo jeżeli się otrzymuje setki anonimów, to prawda, anonimy nie byli rozpatrywane, ale niestety. Jeżeli się zostaje setki czy dziesiątki anonimów, to prokuratura wstrzyma dochodzenie. Wyłapuje się, tylko szkoda, że się wyłapuje takie, powiedzmy, wyciąga się niuanse takie, które nawet nie powinny być brane pod uwagę, bo po pierwsze tylko dochodzenie powinien prokurator wyrzucić to do kosza, bo to nie ma ani szkodliwości. Tak chociażby wróćmy do mojego wyroku, nawet że przekroczyłem za przepisy zamówienia publicznego, ale wykonawca na tej inwestycji zarobił tylko 13 600 zł. Z
społeczeństwo nie utraciło nic, odwrotnie, zyskało w świetlice, co nawet się odbywają kółka lżeńcowe, bo tak to od domu do domu, a w tej chwili sobie kółka. Młodzież może sobie zrobić osiemnastkę, może zrobić sobie jakiś pograć ping-ponga, czyli społeczeństwo dostało pewien majątek, pewien budynek, obiekt, który można się spotykać, można robić imprezy, a tu niestety ten, który podpisał się pod fakturami, ma wyrok. No. Czy to był jakiś donos, jeśli chodzi o tą świetlicę? Z aktu uzasadniającego akt oskarżenia wynika, że, bo tak jest dokładnie napisane, że 10 stycznia 2011 roku na skutek doniesienia do prokuratury, tylko pisma jako takiego w aktach sprawy mojej nie ma, to nie wiem, czy to było doniesienie ustne, czy było pisemne. A prokurator nie uzasadnił, czy to było ustne, czy pisemne, tylko na skutek doniesienia do prokuratury prokuratura wszczęła czynności tam wyjaśniające takie zajście. Podejrzewa pan kogoś o ten donos? Proszę panią, zawsze powiedziałem, a ponieważ jestem od urodzenia wierzący, nikogo nie podejrzewam. Jest pan pewien? Bo nie. Po prostu nie, nie. Nigdy nie starałem się podejrzewać, ja przeżyłem swoje lata, 32 lata jestem kierownikiem, także miałem gromadę donosów, nie, przecież na pewno w moich teczkach jeszcze IPN-owskich gdzieś tam też ci, co donosili na mnie, bym mógł poczytać, nawet nie chcę czytać, bo może bym niektórym, twoim starszym kolegom, czy niektórym nawet ludziom z rodziny bym dzisiaj, bym się miał żal, że kiedyś im rękę podawałem, bo na pewno na mnie donosili, bo w wieku 25 lat awansować na wiceprezesa w GS-ie to był dla mnie zaszczyt, ale dla innych to była sól w oku, dlaczego gówniarz ze wsi na takie stanowisko awansuje. I nigdy nie będę podejrzewał nikogo, dlatego że od podejrzeń są panowie, którzy za co im płacą. A ma pan o to żal? Że oskarżono mnie? I że ktoś doniósł do prokuratury. No na pewno tak. Na pewno tak, bo mówię, 20 lat. Niedługo minie, w tej gminie jestem. Przecież w tym budynku, w którym stoimy, przecież mój pomysł, obiekty chociażby gimnazjum, podstawówki, czy hali sportowej, czy innych obiektów. 20 lat pracowałem z tymi ludźmi. Z tym, że mogę przypuszczać, że niekoniecznie mieszkańcy mojej gminy mogli donosić, bo to niekoniecznie. A bo to może być, mówię, najbliższa osoba nawet z boku, która chodzi ze mną nawet na piwo i mogła też mnie podstawić, ale dlatego nie chcę doczekać, kto to zrobił.